Dzień dobry. Otwieram obrady 35. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Polanowie. Dzisiejsza sesja jest sesją nadzwyczajną. Musimy potwierdzić swoją obecność na podstawie listy obecności oraz poprzez głosowanie. Gdzie rozmawialiśmy na temat budownictwa mieszkaniowego pod Gdynią, między innymi w naszej gminie. Uważałem, że oferta, którą zaprezentował społeczny na inicjatywa mieszkaniowa, która się pojawiła na rynku, uważałem, że jest tak atrakcyjna, że mieszkańcy naszej gminy otrzymają bardzo ciekawą ofertę mieszkań na wynajem. Na samym początku na pewno były trochę wątpliwości, bo przecież nasza gmina uczestniczyła również w pięknym programie Mieszkanie Plus. Jako jedni z pierwszych podpisywaliśmy umowę w Szczecinie z panem wojewodą, panem ministrem. No i się okazało, że jednak z tego programu niewiele zostało, a pojawia się następny projekt. Ale po wysłuchaniu bardzo cennych uwag i przedstawienie tutaj, jak to ma to wszystko wyglądać, że będzie to państwowa osoba prawna, Krajowy Zasób Nieruchomości, który w imieniu Skarbu Państwa będzie reprezentował i będzie zajmował się budownictwem, a samorząd ma tej realizacji tych przedsięwzięć pomagać. Myślę, że tutaj osoby zainteresowane i szukające mieszkania na wynajem na terenie gminy Polanów naprawdę mogą otrzymać bardzo ciekawą i atrakcyjną ofertę. Ale również to, że tutaj osoba pana Jakuba Pyżanowskiego, szanowni państwo, jest nam znana, bo jest to osoba, która tutaj zajmowała się też zawodowo wielkimi inwestycjami, działała również w gminie Sianów, kierowała zakładem usług komunalnych. No to jest osoba nieznikąd, ale znająca całe procesy inwestycyjne i tutaj na pewno przedstawiając program budownictwa społecznego inicjatywy mieszkaniowej będzie to oparte na realnych podstawach i myślę, że mieszkańcy naszej gminy, internauci, którzy dzisiaj również słuchają nas, otrzymają wiedzę,
co może się wydarzyć w następnym, w najbliższych latach i myślę, że również tutaj pan dyrektor odpowie precyzyjnie, kiedy będziemy mogli wbić pierwszą łopatę w grunt, gdzie te mieszkania mają powstać. No i oczywiście to, co zawsze ciekawi, kiedy będzie można symboliczne klucze do mieszkań przekazać. My jako samorząd jesteśmy mocno zdeterminowani i organizacyjnie przygotowani do tego, aby w tym procesie uczestniczyć. Czyli chcemy również podjąć uchwałę, że chcemy wystąpić o dofinansowanie w kwocie 3 milionów i przekazać do Krajowego Zasobu Nieruchomości te środki na funkcjonowanie spółki, tak aby spółka mogła bardzo szybko się rozwijać, przygotowywać projekty, ale również w najbliższym czasie dokonamy podziału działki, na której miały powstać budynki mieszkaniowe, które wejdą w zasób Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej jako spółka, która będzie realizowała tą inwestycję, a my jako tutaj samorządowcy będziemy wspierać, pomagać te wszystkie procesy inwestycyjne dotyczące przygotowania dokumentacji prawnych, decyzji o warunkach zabudowy. Myślę, że jesteśmy w stanie to bardzo szybko zrobić i będzie na tyle to atrakcyjna oferta dla naszych mieszkańców, których będziemy oczywiście pytać, kto będzie zainteresowany, żeby również te potrzeby mieszkań pod wynajem jako jedna ze ścieżek otrzymania mieszkania otrzymać. Dlatego myślę, że tutaj w swojej prezentacji pan dyrektor Jakub Brzanowski o tym wszystkim opowie i myślę, że również tutaj koleżanki i koledzy na pewno będą chcieli zadać pytanie i tutaj, żeby ich wątpliwości były tutaj na sesji od osoby najbardziej zainteresowanej i merytorycznie przygotowanej, jak to ma przyszłościowo wyglądać. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu burmistrzu. Bardzo poproszę pana Jakuba Brzanowskiego, pana dyrektora, o przybliżenie tematyki utworzenia Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej. Bardzo proszę panie dyrektorze o zabranie głosu. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, panie i panowie radni, szanowni państwo, witam państwa serdecznie, witam także internautów oglądających naszą sesję przez komputer. Dziękuję za tę możliwość przedstawienia pakietu mieszkaniowego i zasad tej współpracy, którą Krajowy Zasób Nieruchomości proponuje państwa gminie, by właśnie zrealizować inwestycje mieszkaniowe tutaj na terenie gminy Polanów. Ja reprezentuję Krajowy Zasób Nieruchomości. Jesteśmy państwową osobą prawną, instytucją państwową, która powstała kilka lat temu. Na początku byliśmy takim swego rodzaju bankiem ziemi, czyli pozyskiwaliśmy grunty Skarbu Państwa po to, żeby je przeznaczać pod inwestycje mieszkaniowe. Teraz, kiedy w styczniu 2021 roku weszły w życie przepisy pakietu mieszkaniowego, nasza rola znacząco rośnie. Naszym zadaniem będzie wspierać samorządy właśnie w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, w realizacji tych inwestycji mieszkaniowych. Chcę podkreślić, że nasza działalność, to co robimy w Krajowym Zasobie Nieruchomości, to nie jest nastawione na zysk. My jesteśmy instytucją państwową, w związku z tym nie uczestniczymy po to, żeby osiągać zysk w tych wszystkich inwestycjach mieszkaniowych, ale po to, żeby zaspokoić realnie istniejącą potrzebę mieszkaniową. Tutaj ten slajd pokazuje, jaki jest stan naszego zasobu. Przejmujemy grunty przede wszystkim od KOWR-u, ale również od Agencji Mienia Wojskowego, także od starostw powiatowych. To wszystko składa się na powierzchnię około 1000 hektarów, na których można by było wybudować około 40 tysięcy mieszkań, ale to jest tylko część tak naprawdę naszych zamierzeń, bo my współpracujemy także z samorządami, których gruntów nie mamy. Są samorządy, jak i tak chociażby państwo samorząd, które posiadają bardzo atrakcyjne miejsca, które można przeznaczyć pod inwestycje mieszkaniowe.
Czyli nasze zadanie na podstawie nowych przepisów jest, by wspierać samorządy. Opierać się to będzie przede wszystkim na budowie takich spółek regionalnych. One przypominają TBS-y w nowej nomenklaturze. Według nowego porządku prawnego nazywać się będą społecznymi inicjatywami mieszkaniowymi. I właśnie proponujemy, żeby taką społeczną inicjatywę mieszkaniową powołać wspólnie z samorządami po to, żeby ta właśnie spółka, bo będzie to spółka prawa handlowego, żeby ona realizowała inwestycje mieszkaniowe. A dla kogo ten program jest skierowany? Jakie potrzeby, jakich osób zakładamy, że zostaną pokryte, wypełnione tymi inwestycjami mieszkaniowymi? Oczywiście w każdym samorządzie, w każdej gminie są osoby, które mają niskie dochody i one, wiem, że mogą liczyć na Państwa pomoc, na pomoc samorządu, lokale o najmie socjalnym, lokale komunalne. To są te mieszkania, które pokrywają potrzeby wielu spośród najuboższych mieszkańców. Ale jest duża grupa mieszkańców, dla której tak naprawdę nie ma mieszkań. Są to osoby, które już nie spełniają kryteriów dochodowych określonych w uchwałach rad gmin i dlatego nie mogą starać się o mieszkanie komunalne. A z drugiej strony są to osoby, które choć mają stały dochód, choć mają umowę o pracę, to nie są w stanie na przykład spełnić warunków, kryteriów bankowych po to, żeby zaciągnąć wieloletni kredyt hipoteczny. A z pewnych powodów nie chcą zaciągać takiego kredytu, nie chcą wiązać się 30-letnim zobowiązaniem po to, żeby kupić to własne mieszkanie. I właśnie dla takich osób jest skierowana ta nasza oferta, czyli dla osób, które posiadają zdolność czynszową, są w stanie regularnie opłacać w dość atrakcyjnej wysokości czynsz, a również będą mogły liczyć na uzyskanie prawa własności do tego mieszkania. To o tym za chwileczkę opowiem. My jako Krajowy Zasób Nieruchomości współpracujemy z samorządami na terenie całego kraju. Pomimo tego, że ustawa, która umożliwia tych szereg nowych rozwiązań wspierających samorządy, że ona dopiero weszła w życie w styczniu tego roku, to my już tak naprawdę wcześniej podjęliśmy rozmowy z poszczególnymi samorządami, przedstawialiśmy założenia pakietu mieszkaniowego i staraliśmy się zainteresować gminę. Dzisiaj ta liczba, bo tutaj mamy na slajdzie liczbę 60 porozumień współpracy, tak naprawdę ta liczba już dzisiaj jest dużo wyższa i chociażby porozumienie, jakie pan burmistrz zawarł z przedstawicielem Krajowego Zasobu Nieruchomości, panem wiceprezesem Jarosławem Puckiem, już zostało podpisane po powstaniu tego slajdu, a więc ta liczba chociażby z tego względu jest większa. Samorządy w coraz większej liczbie interesują się tym pakietem i chcą przystępować do społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Jak wygląda przebieg tej współpracy, która ma skutkować wybudowaniem mieszkań w Państwa gminie? Pierwszy punkt jest już za nami. Podpisaliśmy porozumienie intencyjne, które pokazuje wolę obydwu stron, by współpracować w celu realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Teraz przygotowujemy się tak naprawdę do punktu drugiego, czyli do powołania nowego SIM-u, do powołania społecznej inicjatywy mieszkaniowej. To będzie spółka prawa handlowego, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której udziałowcami będą poszczególne samorządy i jeśli Wysoka Rada dzisiaj podejmie stosowną uchwałę, która umożliwi, która wyrazi zgodę na takie działanie, to pan burmistrz będzie upoważniony, żeby przystąpić do takowej spółki. Chcę podkreślić, że to ta spółka będzie realizować inwestycje. Myślę, że z tego chociażby względu ten model współpracy jest bardzo atrakcyjny, szczególnie dla samorządów średniej wielkości i samorządów niewielkich, ponieważ to właśnie w tych samorządach brakuje kadr wyspecjalizowanych do tego, żeby prowadzić duże inwestycje. A tutaj całość spraw związanych z prowadzeniem inwestycji z wcześniejszymi, oczywiście przygotowaniem, z nadzorowaniem prac budowlanych, z odbiorami, wszystko to będzie domeną spółki i jej pracowników. Jeśli chodzi o kwestię naboru mieszkańców, punkt czwarty na tej liście, to chcę podkreślić, że to będzie kompetencja
samorządu, czyli to państwo będą ustalać zasady, na kogo te mieszkania będą skierowane. Tutaj można sobie wyobrazić różnego rodzaju podejście, począwszy od ograniczeń, że na przykład będą wspierane osoby młode, albo rodziny, albo być może z drugiej strony seniorzy. No, można sobie wyobrazić różne rozwiązania. To będzie, jak mówię, decyzja samorządu. Potem mamy etap budowy, no i oczywiście udostępnienie mieszkań lokatorom. Oby ten moment był jak najszybciej. Będziemy aktywnie działać, żeby te poszczególne punkty były realizowane jak najsprawniej, ale oczywiście proces inwestycyjny wymaga czasu. To są sprawy związane z przygotowaniem gruntu, to są sprawy związane z opracowaniem dokumentacji technicznej. Sam proces pozyskiwania finansowania to będzie też czasochłonny proces, który może trwać nawet do około 10-12 miesięcy. Będziemy starali się go jak najbardziej skrócić. Potem mamy czas prac budowlanych. No, myślę, że możemy już w dzisiejszych realiach, przy dzisiejszej kulturze technicznej możemy starać się myśleć o terminie bliższym roku niż 2 lat, ale to też oczywiście zajmie czas. Spodziewamy się, że proces inwestycyjny będzie prowadzony przez kilka lat, a start budowy no, jest możliwe, żeby rozpoczął się w 2023 roku. Przy czym to zależy od wielu czynników, więc oczywiście będzie trzeba je wszystkie wziąć pod uwagę. Tak jak mówiłem, Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to jest spółka prawa handlowego. Udziałowcami tej spółki będą poszczególne samorządy. Co istotne, dzisiaj też Państwo mają uchwałę o wyrażeniu zgody dla pana burmistrza o złożeniu wniosku na środki do 3 milionów złotych. Ta uchwała pozwoli panu burmistrzowi złożyć wniosek właśnie do Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa po to, żeby uzyskać środki na objęcie udziałów. To jest bardzo dobre rozwiązanie, bo pozwala powołać spółkę za środki, które będą pochodziły z rządu. Spółka dzięki temu będzie już zasilona w środki finansowe od państwa samorządu, jeśli Wysoka Rada taką zgodę wyda, i od innych udziałowców, od innych samorządów, i od razu ta spółka będzie silną spółką posiadającą duże środki finansowe. Państwo natomiast dzięki temu, że uzyskacie środki finansowe z rządu, obejmiecie udziały już za nie swoje pieniądze, więc nie trzeba będzie angażować środków samorządowych. Chcemy, żeby te spółki, które będą powstawały, a one będą powstawały na terenie całego kraju, żeby to były podmioty mocne, silne, żeby były podmiotami, które będą spokojnie mogły się utrzymać. Tutaj bardzo ważna liczba, która pada na tym slajdzie, to jest liczba około 1000 mieszkań. Chcemy, żeby planowana liczba i docelowa liczba mieszkań, jakie będą realizowane w poszczególnych samorządach przez jedną spółkę, żeby ona wynosiła właśnie około 1000, czyli liczba mieszkań, jaka będzie u państwa w samorządzie i jeszcze wielu innych, które przystąpią do tej jednej spółki regionalnej, żeby suma ich dała właśnie liczbę około 1000. Co to pozwoli? Pozwoli to na to, że ta spółka spokojnie się utrzyma, że przychody z czynszów, jakie będą płacić mieszkańcy poszczególnych mieszkań, pozwolą tej spółce spokojnie funkcjonować i będzie to spółka silna. Takie są nasze wyliczenia. Mamy w zespole doświadczonych ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu TPS-ami i wiemy na podstawie praktyki, na podstawie wyliczeń, że taka właśnie liczba to jest ta liczba preferowana. W związku z tym nie tworzymy spółek na konkretne inwestycje pojedyncze, tylko tworzymy takie podmioty regionalne. Teraz parę słów o finansowaniu inwestycji. Tych źródeł, jakie będzie można pozyskać, by sfinansować 100% kosztów budowlanych, kosztów inwestycyjnych, jest kilka. Po pierwsze, jest to Fundusz Dopłat, który funkcjonuje przy Banku Gospodarstwa Krajowego.
będzie można tam skorzystać z dofinansowania bezzwrotnego do 25%, a przy sytuacji, w której samorząd będzie przekazywał swój własny grunt pod te inwestycje, a tak będzie prawdopodobnie właśnie tutaj Państwa w gminie Polanów, to wówczas będzie można zwiększyć jeszcze ten poziom dofinansowania o wartość gruntu nie więcej niż 10%, czyli maksymalnie do 35% przy uwzględnieniu kosztów gruntu. Drugim źródłem finansowania jest Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa. On udziela wielkiego rodzaju dofinansowania. Pierwsze z nich już omówiłem, to są te środki do 3 milionów złotych, co do których dzisiaj Państwo podejmują decyzję i one, choć przejęte, uzyskane przez gminę rządu, będą przekazane do spółki na sfinansowanie właśnie objęcia udziałów. A drugie środki, drugi rodzaj wsparcia, jakiego ten Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa udziela, to są środki na sfinansowanie kosztów inwestycji do 10% kosztów inwestycyjnych bezzwrotnych środków. Zarówno Fundusz Dopłat, jak i Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa to są źródła, o które występuje samorząd. Uzyskawszy te środki, przekazuje je do spółki, ale na sfinansowanie własnej inwestycji. Nie na sfinansowanie inwestycji w innych samorządach, tylko właśnie na sfinansowanie inwestycji tutaj na terenie Państwa gminy. Istotnym udziałem w kosztach, w pokryciu kosztów budowy jest partycypacja lokatorów. My zakładamy, że średnio ta partycypacja będzie na poziomie około 10-15%. Co to oznacza? Że aby lokator był uprawniony do tego, by zamieszkać w mieszkaniu, będzie musiał opłacić część kosztów budowy przypadającą na jego mieszkanie. To jest model znany z TGS-u chociażby z całego kraju. I tutaj, jeśli ten lokator będzie chciał stać się właścicielem tego mieszkania, to ma takie uprawnienie, tyle tylko, że ten poziom partycypacji będzie musiał osiągnąć 20%, czyli taką kwotę 20% kosztów budowy jego mieszkania będzie musiał lokator opłacić, by móc wejść na tak zwaną drogę do własności, czyli stać się właścicielem tego mieszkania. To trzeba zastrzec, że będzie to możliwe dopiero po jakimś czasie, kiedy spółka spłaci kredyt, który zaciągnie po to, żeby sfinansować koszty budowy. No bo właśnie, przechodzimy do ostatniego źródła finansowania, czyli tego preferencyjnego kredytu SPC Banku Gospodarstwa Krajowego. To jest, warto było podkreślić, kredyt, który jest preferencyjny, bo tam nie ma marży, nie ma prowizji, jest wyłącznie oprocentowany na poziomie WIBOR-u 3-miesięcznego. W związku z tym są rzeczywiście to tani, pieniądz stanie źródło finansowania, no ale jest to już źródło zwrotne. Bardzo istotna sprawa. Ten kredyt będzie zaciągany przez spółkę, przez społeczną inicjatywę mieszkaniową. Tutaj nie będzie potrzeby jakiegokolwiek poręczania przez samorząd. Jeśli pojawi się konieczność poręczenia tego kredytu, to poręczającym będzie Krajowy Zasób Nieruchomości. To nasza instytucja będzie gwarantem dla banku, że ten kredyt zostanie spłacony. Co to oznacza? Że w żaden sposób samorząd nie zostaje obciążony kosztami prac budowlanych, kosztami tej inwestycji, bowiem 100% kosztów budowy pochodzi spoza samorządów, ze środków bezzwrotnych, takich jak Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa i Fundusz Dopłat, z partycypacji oraz ze środków zwrotnych, takich jak właśnie kredyt SPC. Tak jak mówiłem, kwestia naboru mieszkańców to będzie kompetencja samorządu. No i myślę, że bardzo atrakcyjna jest ta możliwość, by lokator stał się właścicielem tego lokalu i żeby miał go na własność. Oczywiście w sytuacji, w której partycypacja jako opłaci będzie niższa niż te 20% wymagane do tego, by móc starać się o własność,
jeśli ta partycypacja będzie niższa, to wówczas tę partycypację będzie można rozliczyć w czynszu. Czyli lokator będzie mógł wystąpić do spółki z nim po to, żeby tę partycypację rozłożyć w czasie i jego przez jakiś czas jego czynsz będzie obniżony. Partycypacja jest oczywiście waloryzowana, partycypacja jest dziedziczona. Jeśli lokator będzie chciał się wyprowadzić po kilku latach od zamieszkania, to będzie uprawniony, żeby tę partycypację wyjąć, że tak powiem, oczywiście w kwocie zwaloryzowanej. Oczywiście chodzi nam o to, żebyśmy jak najszybciej doszli do tego punktu, by właśnie udostępnić mieszkania lokatorom. Chcę jeszcze powiedzieć istotną sprawę, mianowicie mamy pewne prognozy finansowe, jak dużo będzie musiał lokator płacić za czynsz w takim mieszkaniu czynszowym. Oczywiście to są, chcę podkreślić, prognozy, one opierają się na pewnych założeniach, które będą w przyszłości dopiero zweryfikowane. My zakładamy, że cena budowy mieszkania na metr kwadratowy będzie wynosiła około 4500 do 5000 zł. Myślę, że na dzisiaj to jest cena, która przynajmniej w naszym regionie jest wyższa niż te rzeczywiste koszty. Te nasze założenia opierają się także na udziale środków kredytowych, a to przecież ma wpływ na wysokość czynszu na poziomie około 45-50% całości kosztów budowy. I wychodzi nam z naszych wyliczeń, że ta stawka czynszu możliwa do uzyskania będzie na poziomie około 11-12 zł za metr kwadratowy. Bardzo ważne jest to, że dla osób spełniających kryteria dochodowe określone w programie Mieszkanie na Start, to jest inny program rządowy, program dopłat do czynszu, że będzie możliwe, żeby ten czynsz jeszcze dla tych osób uległ obniżeniu. Czyli osoby o dochodach, które mieszczą się w kryteriach określonych w tym programie, będą mogły liczyć na dopłatę do czynszu i ten czynsz będzie mógł być jeszcze bardziej atrakcyjny. Chcę podkreślić, że ta inicjatywa związana z powoływaniem społecznej inicjatywy mieszkaniowej może naprawdę naszym zdaniem wypełnić ważną potrzebę posiadania mieszkania dla dużej grupy mieszkańców. Liczę, wyrażą Państwo zgodę na przystąpienie do tej spółki, na to, żeby Pan Burmistrz mógł złożyć wniosek do Ministerstwa Rozwoju za pośrednictwem naszego Krajowego Zasobu Nieruchomości, po to, żeby te środki właśnie mogły być wykorzystane na objęcie udziałów. Jeśli Wysoka Rada dzisiaj taką decyzję podejmie, to będę jeszcze i tak się chciał z Państwem spotykać, bo będą kolejne uchwały. Uchwała o przekazaniu gruntu aportem, uchwała o wyrażeniu zgody na złożenie swojej wniosku o środki do 10% z Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Także tych sytuacji, w których Państwo, Panie i Panowie Radni będą się wypowiadali, jeszcze będzie kilka. Gorąco zachęcam do tego, żeby Państwo zgodę wyrazili. Wydaje mi się, a mówię to jako samorządowiec, jako osoba od wielu lat związana z samorządem, że jest to naprawdę program, który odpowiada na potrzeby mieszkańców, że wzięto pod uwagę różnego rodzaju uwagi, wnioski ze strony samorządów i że dzisiaj naprawdę za pomocą tego programu można, może nie w całość problemu mieszkaniowego w naszym kraju, ale ważną jego, istotną jego część podjąć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Otwieram dyskusję nad tą problematyką, o której będziemy dzisiaj mówić. Będziemy podejmować stosowne uchwały o utworzeniu społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Zapraszam do dyskusji. Proszę o zadawanie pytań. I do pana dyrektora, i mamy pytania również do pana burmistrza. Proszę bardzo, pani radna, pani dyrektora. No i mam pytanie do pana burmistrza, gdzie dokładnie miał powstać i ile docelowo mieszkań byśmy tutaj planowali w planie? Jeszcze pytania, może potem całościowo odpowiedzę. Proszę uprzejmie. Pan radny Roman, proszę uprzejmie. Ja mam pytanie również do pana burmistrza, czy my jako gmina mamy wiedzę na temat, jakie jest zapotrzebowanie mieszkańców,
małżeństw czy innych mieszkańców na skorzystanie z tej oferty budownictwa mieszkaniowego. Dziękuję. Proszę. Pan burmistrz, pan Piotr, proszę bardzo. Ja tutaj do pana akurat pytanie mam. W związku z tym, że tutaj pan burmistrz na początku mówił, że mieliśmy tę inicjatywę Mieszkanie Plus. Z naszej strony, ze strony gminy zostało wszystko zabezpieczone. Podpisaliśmy umowę. Nie wyszło, ale zostawmy to. Trochę mieszkań w ramach Mieszkania Plus powstało w dużych zasobach, w dużych aglomeracjach. Mam taką obawę, że żeby się to nie powtórzyło. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w tej chwili no, taka gmina jak nasza, powiedzmy do 10 tysięcy tych gmin jest sporo. Wspomniał pan tutaj w swoim no, materiałach, że opłacalną rzeczą będzie 1000 mieszkań na spółkę, która powstanie. Przyjmując na jedną gminę, tak do 10 tysięcy, powiedzmy 100 mieszkań, to trzeba co najmniej 10 gmin. W tym momencie no, powiat to może być za mało. Bo to tak nie będzie, że będzie tak wszystko, taka ilość mieszkań jest to niemożliwa na naszym terenie dostu, no to jeszcze jest taka silnika. W związku z tym, jak by pan to widział, żeby to się było, z jednej strony forma tego powiedzmy finansowania jest atrakcyjna, to tak jak z tego, co się tutaj słyszy i czyta, jest bardzo atrakcyjna, no ale żeby to na etapie realizacji nie doszło do skutku, bo się boję, że trzeba będzie zblokować kilkanaście gmin, żeby ten projekt realizować. Oczywiście jesteśmy chętni jako gmina, ale no, jakby to wyglądało, że przy etapie realizacji, bo ten pierwszy etap to prawdopodobnie przejdzie dość fajnie, nie? Tutaj kolega przed chwilą pytał o ilości rozeznania, to bardzo będzie robione i to my wiemy, w poprzednim spotkaniu, że było dość spore zainteresowanie, ale to i tak będzie za mało w stosunku do potrzeby 1000 mieszkań, może to jest jego założenie, ale przy opłacalności tego projektu. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. No to nie widzę na razie pytań, to bardzo proszę pana burmistrza o odpowiedzi i pana dyrektora. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, odpowiadając na pytanie pani radnej, pani Dorotki Łucickiej Popowicz, ta inwestycja miała być zlokalizowana na skrzyżowaniu ulicy Sławieńskiej z ulicą Mińską. Gmina tam ma dużą parcelę 6-hektarową. Z tych 6 hektarów miała być wydzielona działka półhektarowa i docelowo przekazana do Krajowego Zasobu Nieruchomości. I tam ta inwestycja przez tutaj społeczną inicjatywę mieszkaniową miała być zrealizowana. Na samym początku rozmawiamy o budowie dwóch bloków po 25 mieszkań, czyli mówimy o 50 mieszkaniach. Na pewno ta moja odpowiedź wiąże się również z pytaniem pana Romana Margielskiego, jakie jest zapotrzebowanie i ilu jest chętnych. Szanowni Państwo, my tą wiedzę będziemy wiedzieli wtedy, kiedy zaankietujemy naszych mieszkańców i wtedy będziemy wiedzieli prawie na 100%, jak to będzie wyglądać. Nawet jak będziemy ankietować, do końca też nie będziemy pewni, dlatego że tutaj w wystąpieniu pana dyrektora było powiedziane, że to są mieszkania pod wynajem dla osób o określonych dochodach. Te mieszkanie trzeba będzie utrzymać. Kiedy mówimy o czynszu mieszkaniowym dzisiaj, że on jest szacowany około 11-12 zł za metr kwadratowy, to kiedy te budynki powstaną, nie wiadomo, jak ten nasz rynek będzie funkcjonował, ile faktycznie ten czynsz będzie wynosił. Ale szacujemy, że przy dzisiejszym głodzie mieszkaniowym na terenie naszej gminy, kiedy podmioty prywatne bez problemu znajdują wynajem dla osób poszukujących mieszkań, to myślę, że w tym samym portfelu, w tych samych wysokościach wynajmu znajdą mieszkańcy, będą mogli otrzymać mieszkania po bardzo wysokim standardzie, nowoczesne,
dobrze ogrzewane, bo już myślimy o tym, że na pewno by było to ogrzewanie gazowe. I myślę, że ten pierwszy rzut mieszkaniowy 50 mieszkań, jeżeli tutaj by się spełnił, to przecież mamy parcele, które graniczą z tymi działkami i w dalszym ciągu możemy postępować. To odpowiedź na pytanie tutaj Państwa radnych, ale ja również ze swojej strony mam pytanie do Pana Dyrektora, bo mieszkańcy na pewno, czy my wszyscy mamy jakieś tam oczekiwania i wtedy, kiedy mówimy, czy byśmy mogli mniej więcej usłyszeć od osoby tutaj decyzyjnej, w jakim czasie, w przedziale czasowym takie mieszkania mogłyby powstać, czy jest to realnie, że to będzie w następnym roku? Dziękuję. Dziękuję Panu Burmistrzu. Proszę Pana Dyrektora o odpowiedzi na pytania. Bardzo bym chciał móc Państwu powiedzieć, że jest możliwe, by to już w przyszłym roku te mieszkania mogły być udostępnione mieszkańcom gminy Polanów. No ale niestety to nie jest możliwe. Tak jak troszeczkę na ten temat mówiłem wcześniej, sam proces ten przygotowawczy musi trochę czasu zabrać, kwestie związane z wydzieleniem działki. Tutaj już jesteśmy po rozmowach z Panem Burmistrzem i wyjątkowo szybko jest zaplanowany ten podział. Natomiast no, jest szereg innych oczywiście ważnych, istotnych kwestii, takich jak dokumentacja, jak uzyskanie pozwolenia na budowę, jak cały montaż finansowy, o którym, tak jak mówiłem, w części stara się samorząd, Fundusz Dopłat, Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa, no ale też spółka stara się o kredyt. Ten proces kredytowy to jest zawsze ta najdłuższa część budowania, montażu finansowego. Przy naprawdę pomyślnych wiatrach około 9-10 miesięcy to jest ten okres, jaki musi minąć, by spółka mogła pozyskać kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego. Potem mówimy jeszcze o czasie trwania samej budowy. Tutaj absolutnym, wydaje się, minimum jest ten rok, a przecież chociażby w niedalekim samorządzie sianowskim planowany czas robót budowlanych przy podobnym osiedlu założony na 2 lata. Także to wszystko, my postaramy się jednak szybciej, Panie Burmistrzu. Także to wszystko musi oczywiście zajmować czas, więc zakładamy, że ten 2023 rok to będzie czas, w którym będą już rozpoczęte prace budowlane. Teraz jeśli chodzi o kwestię odniesienia do programu Mieszkanie Plus. Tak, rzeczywiście w wielu samorządach, szczególnie właśnie tych, które pewne już plany związane z budową mieszkań z tego programu miały i taki pewien zawód jest w tych samorządach obecny, bo się wtedy nie udało i oczywiście z tym się mierzymy i powiem Państwu tak, no, po pierwsze bardzo bym chciał, by coś, czemu poświęcam swój czas i swoje zaangażowanie, żeby jednak okazało się sukcesem. Patrząc merytorycznie, patrząc realnie na to, jak ten program jest skonstruowany, ten nowy program, to chcę podkreślić, że ma on jednak znacząco odmienny sposób finansowania od tego, który był założony w programie Mieszkanie Plus. Tutaj mamy naprawdę duży udział środków publicznych, Fundusz Dopłat właśnie, Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa. Mamy ten tani kredyt, a przecież Mieszkanie Plus to było jednak linia kredytowa o wyższym oprocentowaniu. To wszystko, te wszystkie źródła finansowania, o których ja mówiłem, które są już dostępne, to one sprawiają, że ten program jest po pierwsze bardzo realny, po drugie, że będą jego efekty, czyli to, że te mieszkania, jakie będą miały czynsz, że one będą dostępne i korzystne dla mieszkańców. Jeśli mówimy o wielkości tych spółek, to tak, oczywiście to musi być spółka o obszarze działania większym niż powiat. Choć rozmawiamy z samorządami, także tutaj z bliskich okolic gminy Polanów, to oczywiście rozmawiamy także z tymi bardziej odległymi. Te inwestycje, które są planowane, są bardzo różne wielkości, to są nawet rzędu 30 mieszkań.
poprzez 50, tak jak to szacują Państwo, poprzez i większe inwestycje, ale rzeczywiście najwięcej takich inwestycji to jest w tych okolicach 50-100 mieszkań. Bo ten program jest przede wszystkim atrakcyjny właśnie dla tych samorządów średniej wielkości i samorządów mniejszych. Dlatego spółka będzie miała obszar działania większy. My zakładamy, że będą mogły do tej spółki przystępować samorządy z województwa zachodniopomorskiego, czyli spółka, choć będzie miała swoją siedzibę w Koszalinie, tak to zostało zaplanowane, to samorządy, które będą do niej przystępować, to będą samorządy z województwa zachodniopomorskiego. Rozmawiamy z bardzo różnymi samorządami, także tutaj powiedzmy bardziej pobliskimi do gminy Polanów i tymi bardziej z tej strony, powiedzmy z tej części szczecińskiej. Takich samorządów, które podjęły już uchwały, jest kilka. Gmina Pomczyn-Zdrój podjęła uchwałę, to będzie uchwały, które dzisiaj są przedmiotem Państwa pracy. Również gmina Białygór. W poniedziałek, w tym tygodniu gmina Bobolice. W tym tygodniu jeszcze w dwóch samorządach będą obrady poświęcone tego typu właśnie uchwałom i kolejne samorządy w przyszłym tygodniu. Także rzeczywiście teraz jest taki czas, gdzie ja też prezentuję program mieszkaniowy, przekonuję do jego zasad i liczę, że ta grupa będzie tak na tyle pokaźna, że zbudujemy tę grupę 1000 mieszkań z tych inwestycji. Jest to spokojne. Tu tak naprawdę kwestią jest tylko to, że zgłaszają się kolejne samorządy, kolejne chętne samorządy, a my na dzisiaj już chcemy zamykać tą listę dla tej pierwszej grupy, po to, żeby tę spółkę móc uruchomić. Tu też nie będzie problemu, to jest informacja dla tych, którzy być może będą w przyszłości te nagrania oglądać. My oczywiście zapraszamy kolejne samorządy, jeśli tylko będzie wola po stronie kolejnej samorządu, żeby przystąpić do społecznej inicjatywy mieszkaniowej, to czy do tej istniejącej, czy do nowej, którą w razie czego powołamy, to będzie można przystąpić i zrealizować te inwestycje mieszkaniowe. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania? Zapraszam koleżanki i kolegów. Nie widzę. Szanowni koleżanki i koledzy, sądzę, że każdy samorząd, jak również nasz samorząd, powinien popierać inicjatywy idące naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców. Mieszkań na terenie naszego miasta, również gminy, jest nie za dużo. Dlatego też każda inicjatywa, czy to budownictwo prywatne, spółdzielcze, deweloperskie, jak również te inicjatywy, które tutaj będziemy dzisiaj, tę inicjatywę, którą będziemy dzisiaj podejmować, ten projekt uchwał, są dla nas niezbędne. Mieszkańcy oczekują od nas wszelkich kroków, żeby właśnie wychodzić naprzeciw potrzebom mieszkańców. Z tego mieszkańcy i wyborcy nasi będą nas rodzić, co my w swojej kadencji, jakie inicjatywy podjęliśmy wychodzące na przeciw zaspokajania głodu mieszkaniowego w gminie i w naszym mieście, bo przecież ilość mieszkańców wpływa na rozwój miasta. Chcemy, żeby nasze miasto było jak największe, żeby się dobrze ludziom żyło. Dlatego też uważam, że powinniśmy to również rozpatrywać. Jeżeli nie widzę pytań, to zwracam się do pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Budżetu, bo o tym mówiliśmy na wspólnym posiedzeniu komisji, tą tematykę również omawialiśmy, ale bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Infrastruktury i Budżetu o opinię dotyczące tych projektów. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rado, Komisja Budżetu i Infrastruktury pozytywnie zaopiniowała uchwałę nr 35, moment 227, moment na 21 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie społecznej inicjatywy mieszkaniowej KZN Zachodniopomorski, spółka ZOS z siedzibą w Koszalinie oraz uchwałę nr 35, moment na 228, moment na 21 w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa
na sfinansowanie objęcia udziału w nowo tworzonej spółce Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN Zachodniopomorskiej Spółka ZOT z siedzibą w Koszynie. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie przewodniczący. Przystępujemy do podejmowania uchwały. Projekt uchwały nr 35 przez 227/2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej Krajowy Zasób Nieruchomości Zachodniopomorskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie. Kto z szanownych koleżanek i kolegów jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Projekt uchwały nr 35/228/2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinalizowanie objęcia udziału w nowo utworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Krajowy Zasób Nieruchomości Zachodniopomorskiej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie. Proszę o głosowanie. Uchwałę podjęliśmy jednogłośnie, bez głosów przeciwnych i jak również bez głosów wstrzymujących się. Szanowni koleżanki i koledzy, bardzo serdecznie dziękuję za udział w obradach. Dziękuję serdecznie panu burmistrzowi Grzegorzowi Lipskiemu. Dziękuję zastępcy burmistrza panu Górnikowi. Dziękuję panu dyrektorowi Jakubowi Grzegorzowskiemu z Departamentu Organizacyjnego Krajowy Zasób Nieruchomości. Dziękuję pani sekretarz, panie Boziowski, dziękuję pani Kamili, panu Krzysztofowi, dziękuję wam koleżanki i koledzy. W ten sposób wyczerpaliśmy porządek 35. nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Porąchowie. Obrady uważam za zamknięte. Dziękuję bardzo państwu.